Cześć i czołem, witam w kolejnej odsłonie Słucham lepiej niż gram. A dzisiaj zamiast regularnej recenzji postanowiłem nakręcić odcinek specjalny, a to za sprawą koncertu, który odbywa się we wrocławskim Black Moonie, z dosyć silną reprezentacją polskiej muzyki alternatywnej, a mianowicie wystąpią dzisiaj Distant Nights, Popsysze, Lastryko i zespół Pigeon. Jesteśmy tutaj z Pawłem, z Gentleman Booking, który jest współorganizatorem tego koncertu. Pawle, może parę słów o Gentleman Booking, ale jaką muzyką się zajmujecie? Jakie koncerty obsadzacie najczęściej? Chcemy wypełniać miasto jakimś tam brzmieniem, który jest nam bliski. Czasem to robimy, no. Okej, czyli przy okazji jakby spełniania własnych marzeń, powiedzmy to w ten sposób, chcecie sprzedać jakby dobre dźwięki i wasz gust i tym. My mega marzymy w ogóle, bo co, jesteśmy w takim segmencie muzycznym, że nie ma co marzyć, tylko po prostu sobie to robić. To. No, niemniej jednak takie imprezy się dzieją i dzisiaj właśnie występują cztery kapele. Pierwsza z nich Distant Nights, później Popsysze, Lastryko i na koniec niespodzianka z Niemiec, czyli Pigeon. Jakbyś mógł powiedzieć jakby parę zdań na temat każdej z kapel? A na płytę, żeby było łatwiej mi opowiadać? Świetnie! Arek z Antenek Szyku do mnie zadzwonił i że mają datę tutaj, tego dnia. Wystarczyło sobie włączyć parę numerów, wiadomo, że jest coś, czego potrzeba tutaj. Post-punk bardzo mocno inspirowany noise-rockiem. Tak bym to określił. No okej. Może się mylę. No w tym zestawieniu zdecydowanie najmocniejsza kapela. No, bardzo, bardzo na fali ostatnio fajnie się sprawdza koncertowo takie brzmienie moim zdaniem. Distant Night. Nie mają nic swojego. Z Wrocławia grają bardzo radiowe, bardzo blisko popowemu brzmieniu, piosenki po prostu punkowe, takie wchodzące w kanały związane z Red Division, z Interpol. Są lokalnie bardzo lubieni, są bardzo spoko brzmieni do pogadania. Słyszałem ich parę ich ciśnień na radio, jestem zachwycony, tak mi się chce cisnąć na radio. No, ale to jakby sprawdza się, bo obserwując to, co się działo pod sceną, jakby cały pierwszy rząd znał teksty, a przynajmniej refreny. Którzy są hochsztaplerami, jak się okazuje, bo mówili, że ta płyta została nagrana w ciągu 7 dni w Trumpie, a się okazało, że tam było dużo postprodukcji. Taka płyta jest zajebista i w koncercie poprzednim w Wrocławiu bardzo mi się spodobały chłopaki. Lastryko. Wcześniej widziałem jako Barbus Alphabet. Faktycznie. No.
akurat mieli zapytanie, gdzieś tam przedstawiłem im datę, żeby w Bielawie zagrać wczoraj, a ona powiedziała, czegoś z tej Łodzi, że tak zagrali, bardzo fajnie. Jak można się łatwo domyślić, wszystkie kapele zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Zachęcam Was do sięgnięcia po ich wydawnictwa, a także wypatrywania ich w swoim mieście. Dajcie znać, jeżeli oczekiwalibyście więcej takich relacji. Tymczasem zapraszam Was do subskrybowania kanału i odwiedzania profilu Słucham Lepiej Niż Gram na Facebooku. Siema!